przychodzę dzisiaj do Was z ulubieńcami czerwca i będzie to tylko 5 rzeczy, ale takich, które naprawdę u mnie się sprawdzają i które nie tylko były obecne w tym miesiącu, ale też wcześniej. No to co, przechodzimy do rzeczy. Zaczniemy sobie od pielęgnacji twarzy. Mam tutaj mydło. Mydło do mycia rąk i twarzy. I słuchajcie, ja jakoś nie jestem zbytnio przekonana do mycia twarzy mydłem, ale odkąd w moim domu tutaj w Polsce moja mama kupiła to mydło, to słuchajcie, zakochałam się w nim, po prostu rewelacja. Fajnie oczyszcza tą skórę, nie podrażnia, ja mam dosyć wrażliwą skórę, nie przesusza. I czego chcieć więcej? Ja makijaż tak najpierw zmywam płynem micelarnym, więc nie zmywam twarzy bezpośrednio żelem do twarzy. I ten produkt również sprawdza się jako żel do podprysznic lub żel do higieny intymnej, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. On jest z dodatkiem aloesu i to jest firma Forever, tak. Taka firma i z tej samej firmy mam również bardzo fajną rzecz. I to jest krem do twarzy. Właściwie to nie wiem, czy to jest emulsja aloesowa, tak jest to nazwane. Świetna emulsja do pielęgnacji skóry, której głównym składnikiem jest stabilizowany miąższ aloe vera z dodatkiem kolagenu i elastyny. Skutecznie nawilża, tonizuje i odżywia skórę oraz nadaje jej właściwy odczyn pH. Ekstra, ekstra, ekstra. Moja mama wcześniej kupiła z tej samej firmy krem do twarzy z propolisem, tylko tamten miał bardzo taką bogatą konsystencję i na dzień absolutnie się nie nadawał, tylko na noc, ale też myślę, że do niektórych typów skóry mógłby po prostu się nie nadać, mógłby zapchać te pory, bo był taki treściwy i ciężki, ale ten, konsystencja jest super, bo jest ani nie jest gęsta, ani nie jest rzadka, taka w sam raz. To nie jest żel, tylko to jest właśnie krem. Nie przysusza, nawilża, nie zapycha, nadaje się pod makijaż na dzień. Świetny, świetny, świetny krem. I te ceny, kurczę, wiecie co, nie powiem Wam, bo nie pamiętam, ale to mydło chyba w granicach 30 zł, ale wiecie co, nie wstawię Wam po prostu linki w opisie, bo nie chcę tutaj kłamać. I przejdziemy sobie dalej do twarzy, tylko już do kolorówki. I z kolorówki mam dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest mój ukochany puder, który stosuję już od dawien dawna, ale jeszcze go nie pokazywałam. I to jest puder Specify w odcieniu 0,10 nude. Przepraszam Was za opakowanie, bo już jest w stanie po prostu tragicznym. Już jest zdenkowany prawie że i muszę kupić kolejny, ale to jest bardzo fajny puder. Utrwala na długo, matuje, ale nie jest to, wiecie, taka sucha skorupa na twarzy, tylko fajny, fajny taki delikatny mat. Odcień też jest w porządku, bo zazwyczaj używam pudrów transparentnych, ale tutaj nic nie, jakoś tak, wiecie co, nie, ani nie bieli, nie robi takiej tapety sztucznej na twarzy. Także bardzo fajny produkt i on jest 16 zł. W szafie Pets5 w Hebe, na pewno jest w Hebe, bo ostatnio widziałam i był na promocji, także muszę się zaopatrzyć w kolejne opakowanie. I kolejną rzeczą z kolorówki jest moja też ulubiona szminka, którą jak mi się przypomni, to używam, po prostu jakieś mam takie, wiecie, fale, że raz w miesiąc jest fala na tą pomadkę, w kolejnym miesiącu na inną i akurat ten miesiąc królowała pomadka z Maka i to jest odcień Fo. Pisze się Faux w wykończeniu satynowym i to wykończenie najbardziej mi odpowiada. Teraz mam ją na ustach, tylko widzę, że tutaj w kamerze troszeczkę jest przekłamana, bo bardziej wychodzi taka nude w brąz, a ona jest tak bardziej w taki nude pomieszany jednak z różem. Tak wygląda. Jest dosyć ciemna pomadka, ale fajnie się utrzymuje, nie przesusza ust absolutnie. Jednak to jest to wykończenie satynowe, także jest delikatniejsze, lżejsze, wiadomo, że się krócej też przez to utrzymuje, ale i tak bardzo fajnie się nosi. Te pomadki z Maka nie należą do najtańszych, ale uważam, że ich jakość jest bardzo dobra. Może nie jest to, wiecie,
pomadka warto 80-90, bo chyba tak tutaj w Polsce stoją z 90 zł. Aczkolwiek no ja jestem za tymi pomadkami, bo bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. I ostatnią rzeczą jest woda perfumowana. I to jest już po prostu klasyk klasyków, bo tą wodę perfumowaną, chyba to jest perfumowana. Nie, przepraszam, toaletowa. A widzicie, myślałam, że perfumowana, dlatego że się bardzo długo utrzymuje. Tą wodę toaletową mam, wiecie co, kilka lat już. I tak ona się, znaczy nie konkretnie tą butelkę, tylko po prostu już którąś z rzędu. I tej wody toaletowej używam w takim okresie wiosennym, letnim, bo on jest taki, ten zapach jest bardzo taki wesoły, radosny, taki letni, orzeźwiający. Orzeźwiający, ale to nie jest żadna, wiecie, typu taki zapach morski, nie, nie, nie. Tutaj ewidentnie czuję owoce jakieś, cytrusy, taki dosyć słodki, cytrusowy zapach, ale bardzo fajny, naprawdę. I moja mama też używa tej wody toaletowej, także myślę, że to jest taki zapach uniwersalny, że pasuje dla każdego przedziału wiekowego. Bo i będzie pasowało dla nastolatki, i dla takiej dziewczyny, powiedzmy, no, w moim wieku, i dla kobiety dojrzałej, też bardzo fajne na okres letni. Także bardzo polecam ten zapach. I słuchajcie, to było tyle z ulubieńców czerwca. Te produkty się najbardziej u mnie sprawdziły. I co, czekamy na kolejnych ulubieńców, czyli ulubieńców lipca. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa.